Znajdujemy się w Memoriale Katyńskim. To szczególne miejsce na naszej wystawie. Tutaj główna rola nie przypadnie eksponatom, a tablicom, które widzą Państwo obok mnie. To na nich zapisanych zostało 17 940 nazwisk. Są to wszystkie znane do dzisiaj ofiary zbrodni katyńskiej, wymienione z imienia i nazwiska. Spoczywają oni w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach i Bykowni. Poza tym na wystawie w tej części naszego muzeum znajdą się puste tablice, by upamiętnić nieznane ofiary, które prawdopodobnie spoczywają w Kuropatach koło Mińska, ofiary z tak zwanej listy białoruskiej. To jednak nie wszystko. Memoriał Katyński będzie także zawierał eksponaty. Nie będzie ich dużo, tak jak mówiłem. Niemniej jednak nie zabraknie tutaj przedmiotów, które wykopano z dołów śmierci. Dzięki uprzejmości Muzeum Katyńskiego w Warszawie depozyt w postaci właśnie takich katyńskich relikwii trafi do naszego muzeum i będzie tutaj tą ekspozycję wzbogacał. Poza tym przewidujemy, że w tej przestrzeni znajdzie się także obraz Matki Boskiej Katyńskiej, a także figura żołnierza, który jest takim symbolem, można powiedzieć, taką artystyczną instalacją przedstawiającą grozę rozstrzelania. Nie będzie to zwykła rzeźba. Będzie ona złożona z guzików z polskich mundurów, jednego z najczęściej wydobywanych eksponatów z dołów katyńskich. Dzięki takim symbolom chcemy pokazać i uczcić pamięć o tej potwornej zbrodni w naszym muzeum. Dzięki uprzejmości Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych udało nam się pozyskać najbardziej aktualną i kompletną listę ofiar zbrodni katyńskiej.